Z tym także wiąże się bardzo ciekawa historia. Miała ona miejsce wtedy, kiedy po raz pierwszy na terenie Rosji pielgrzymowała statua Matki Bożej Fatimskiej. Przybywała ona do różnych miejscowości, tam gromadzili się ludzie, trwała modlitwa, było wielkie wzruszenie, modlitwa o nawrócenie Rosji i w pewnym momencie zapadła decyzja, żeby Radio Maryja w jakiś sposób również w tym uczestniczyło. Sprawa przeprowadzenia transmisji z terenu Rosji, pierwszej transmisji z terenu Rosji, została powierzona mojej osobie i wybrałem się do Rosji po raz pierwszy, pełen strachu, pełen obaw o to, co mnie tam czeka, mając aparaturę ukrytą, schowaną w jednej walizce, aparaturę do transmisji, cała plątanina kabli i urządzenia, które umożliwiały to połączenie z Polską i wybrałem się po raz pierwszy do Sankt Petersburga, korzystając z istniejącego wówczas pozwolenia na wjazd, które polegało na stemplowaniu w moim paszporcie przez odpowiednie czynniki, pieczątki, tak zwanej pieczątki AB. Ktoś podjął się tego, że ułatwi mi zdobycie takiej pieczątki i tym samym mój paszport pojechał daleko do Olsztyna, gdzie ta pieczątka miała być uzyskana. Okazało się, że samolot, którym miałem polecieć do Sankt Petersburga, odlatuje dzień wcześniej. Musiałem spakować się bardzo szybko, pędzić do Warszawy, a w tym czasie mój paszport spokojnie czekał w Olsztynie. Starałem się o przyspieszenie, żeby ten paszport dotarł do mnie, do Warszawy, na ten samolot, który miałem odlecieć. Okazało się to po prostu niemożliwe o ludzkich siłach. Nawet przy pomocy samochodu, którego użyczył ówczesny ksiądz biskup i kierowcy, który jechał tym samochodem, paszport nie dostarł na czas i mój samolot odleciał. Odleciał również drugi samolot, który jeszcze umożliwiał mi połączenie przez Moskwę, i trzeci. Zrezygnowany, kiedy paszport wreszcie dotarł w moje ręce, zatelefonowałem do ojca dyrektora, mówiąc, że wszystkie samoloty, którymi mogłem dostać się do Sankt Petersburga, już odleciały. Pozostało tylko jedno połączenie przez Sztokholm i Helsinki. Ojciec dyrektor odpowiedział, że skoro są jakieś przeszkody, skoro udało się te przeszkody już w taki sposób dużym wysiłkiem pokonać, to znaczy, że stoi za tym jakaś duża sprawa, to znaczy coś ważnego. I odpowiedział, że nie widzi sensu wycofywania się z tego, ale wręcz przeciwnie, znaczy to, że trzeba za wszelką cenę tam do tego Sankt Petersburga się dostać. Rzeczywiście poleciałem przez Sztokholm i Helsinki i dotarłem następnego dnia do Sankt Petersburga. Tam w kościele Matki Bożej Lurdzkiej, jedynym czynnym od czasów rewolucji, w tym kościele zaplanowana była transmisja spotkania z Matką Bożą Fatimską. Rozłożyłem aparaturę, połączyłem wszystkie urządzenia, wszystko wydawało się, że jest przygotowane w 100% i okazało się w ostatniej chwili, że brakuje tylko jednego połączenia z Polską. Że cały ten wysiłek, cały ten trud związany z przybyciem i przeprowadzeniem tej transmisji może okazać się
daremny, bo nie ma po prostu kontaktu ze studiem Radia Maryja w Toruniu, że się nie słyszymy. W związku z tym cała ta aparatura po prostu na skutek jakiejś małej usterki technicznej nie zafunkcjonowała. I wtedy za pomocą zwykłej linii telefonicznej i słuchawki telefonu, która została pożyczona od księdza proboszcza, cała transmisja tego kościoła wraz z bardzo wzruszającym kazaniem księdza arcybiskupa Kondrusiewicza zostało przekazane za pomocą linii telefonicznej do Torunia. Potem dowiedziałem się, że pomimo tego, że nie było to technicznie zbyt dobrej jakości, jednak można było wszystko dobrze słyszeć i słuchacze byli bardzo zadowoleni, szczęśliwi z tego powodu, że mogli w tym wielkim wydarzeniu, jakim było w dniu wybuchu rewolucji październikowej, obecność Matki Bożej Fatimskiej w Sankt Petersburgu, gdzie rewolucja się zaczęła, przed Pałacem Zimowym, przed krążownikiem Aurora, mogli w tym wszystkim, w całym tym wydarzeniu uczestniczyć. Po skończeniu uroczystości, ja trochę zrezygnowany z powodu niedogodności technicznych, z powodu tego wszystkiego, co tego niepowodzenia, z tego braku połączenia, no, tych trudności, które się pojawiły jeszcze na tym ostatnim etapie przeprowadzenia transmisji, składałem aparaturę i wtedy przyszedł ksiądz arcybiskup i mówi do mnie, że przed chwilą rozmawiał z Watykanem. Była to rozmowa, którą ksiądz arcybiskup przeprowadził już po powrocie Matki Bożej właśnie z tego sprzed Pałacu Zimowego i sprzed krążownika Aurora, kiedy ksiądz arcybiskup powrócił, zdecydował się zatelefonować do Watykanu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć Ojcu Świętemu. Telefon odebrał ówczesny kapelan Ojca Świętego, ksiądz Dziwisz, a ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz zaczął opowiadać bardzo taki podekscytowany o tym, co się wydarzyło, a ksiądz Dziwisz przekazał słuchawkę telefonu Ojcu Świętemu. Kiedy ksiądz arcybiskup zaczął znowu bardzo taki wzruszony tym, że rozmawia z Ojcem Świętym, opowiadać mu o tym wszystkim, co się wydarzyło, Ojciec Święty powiedział: wiem, wiem, słuchamy w Radiu Maryja. I potem, kiedy mi to ksiądz arcybiskup opowiedział, zrelacjonował tę swoją rozmowę z Ojcem Świętym, to mnie się nogi ugięły, bo uświadomiłem sobie tę wielką sprawę, że warto było pokonać te niesamowite przeszkody, które się spiętrzyły i te trudności techniczne, które się pojawiły nagle w czasie trwania tej transmisji, żeby umożliwić Ojcu Świętemu uczestnictwo w tym tak wielkim, pięknym wydarzeniu.